Witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku Wioski Miranda. Powiem wam szczerze, że nie jest to modyfikacja, która najbardziej mi się na świecie podoba. Naprawdę. O, magowie wody. Mogę z nimi gadać? Witam, jestem Bernd, nowy praktykant. Witaj, jestem Lea. Bardzo mi miło. Czyli znowu przysłali nowy narybek. Okej. Czuję, że ta gra działa bardzo słabo, stabilnie. Co masz na myśli? Jaka ryba? Jestem tutaj z własnej woli. Dobrze, ale na pewno nie jesteś stąd. No dobrze, kilka lat temu byłem przez 3 tygodnie w innej wiosce. Jeśli jest potrzeba dalszej praktyki, to jestem gotowy kontynuować naukę. Wioska Miranda jest do tego idealnym miejscem. W zasadzie wioska w dokumentach jest opisana nieco inaczej. No cóż, myślę, że się przyzwyczaję. Skoro tak myślisz, pogadajmy lepiej o czymś innym. Czym zajmujesz się w wiosce? Przygotowuję jedzenie dla praktykantów, ale także troszczę się o dobry stan waszego ducha. Okej. Jednak większość czasu spędzam przy kuchni. Mak wody niby. Dobra. Jest tu trochę zawartości w tej modyfikacji zero walki, jak widać. No nie wiem. Stary obóz. Z patelni korzystać, aby Okej. Tu jakiś klucz był. A o co chodziło z tymi śladami i gestami, które ostatnio używałem? Znaczy, no byłem u tamtej typiary, co nie? I u niej dało się jakieś gesty robić, jakiś test przejść, więc myślę, że raczej bez tego się nie obejdzie. Czemu te postacie teraz wyglądają zupełnie inaczej? Wcześniej ci praktykanci wyglądali w innych pancerzach. Janik. No i co? Niestety nie. Ciągle wyślij. Kraść pewnie też tu nie mogę. Nie ma tu jeszcze nikogo. Obstawiam, że jest za wczesna pora. Poczekajmy. O, jest ta. Jak ona się nazywa? Uchr. Rozmawiam tylko z zacnymi. Wróć, kiedy wejdziesz do... Aha. Nie mam teraz czasu. Najlepiej przychodź, kiedy będę tam każdego dnia od 11 do 20. Z tobą gadałem przed chwilą? A ty jesteś... Okej. Ładna czcionka. Śmieszne te dżinsy, co? Mam posrytmia. Tak nazwiemy odcinek. Wiecie, po co ja tutaj przeszedłem tak właściwie? Aha. Rozmawiam tylko z... Wróć, kiedy wejdzie. Po co oni tam wchodzą? Nie mam pojęcia, jak mogę. Opowiedz... Przykro mi, ale którzy są mistrzami, tego brakuje cechy wpływu. Dobra. Chcę dowieść... Dobrze. Na ten to... Wyjaśń... Proszę o to. Jak już wiadomo, na podstawę mopos rytmi składa się 6 zasadniczych ruchów. Dobra. Ugięcie kolan przed wszechświatem, bicie się w pierś dla wyzwolenia ducha, strzepywanie nóg jako oddalanie negatywnej energii, pokłon wszechświatowi, dotykanie ramienia jako symbol uznania swojej niewiedzy, uderzenie, każdy określ, ale w którym unik lub na program... Ja bym sobie to zapisał, szczerze. Opowiedz mi... Przykro mi, ale tą, którzy... Dobra.
Chcę dowieść moje wiedzę... Bez tego nie rusz chyba. Dobrze. Na ten test wyjaśnij. Proszę o to. Jak już wiadomo, na podstawę Mopos Rytmi składa się 6 zasadniczych ruchów. Ugięcie kolan przed wszechświatem, bicie się w pierś dla wyzwolenia ducha, strzepywanie nóg jako oddalanie negatywnej energii, pokłon wszechświatowi, dotykanie ramienia jako symbol uznania swojej niewiedzy, uderzenie, odrzucenie ignorancji. Każdy z tych ruchów odpowiada określonemu abstrakcyjnemu pojęciu, ale w Mopos Rytmi istnieją także inne, w których występują. Unikatem może być pojęcie, miejsce, osoba lub nawet Dobra, wiecie co? Ja jeszcze sobie chcę wszystko zapisać dokładnie. Proszę o... Jak już wiadomo, na podstawie składa się 6 zasadniczych ruchów. Ugięcie kolan przed wszechświatem, bicie się w pierś dla wyzwolenia ducha, strzepywanie nóg jako oddalanie negatywnej energii, pokłon wszechświatowi, dotykanie ramienia jako symbol uznania swojej niewiedzy, uderzenie, odrzucenie ignorancji. Każdy z tych ruchów odpowiada określonemu abstrakcyjnemu pojęciu, ale w Mopos Rytmi istnieją także inne sfery, w których występują unikaty. Unikatem może być pojęcie, miejsce, osobowość, przedmiot. Dobra, mam część notatek. Zapisałem sobie te 6 rzeczy, które mi powiedziała. Jestem... Apatyczność. Co to jest apatyczność? Apatyczność. Co to jest apatyczność? Co to jest apatyczność, kurwa mać? Serio, nie mam pojęcia, co to jest apatyczność. Co to jest apatyczność? Serio, nie wiem, co to jest apatyczność. Apatyczność. Obojętny na to, co się dzieje, niewrażliwy na bodźce. Okej. Okay. Poddaję się. Zapiszmy sobie wszystkie jeszcze raz. Proszę o to. Jak już wiadomo, na podstawę Mopos Rytmi składa się 6 zasadniczych ruchów. Ugięcie kolan przed wszechświatem. Okay. Bicie się w pierś dla wyzwolenia ducha. Strzepywanie nóg jako oddalanie negatywnej energii. Pokłon wszechświatowi. Dotykanie ramienia jako symbol uznania swojej niewiedzy, uderzenie, odrzucenie ignorancji. Każdy z tych ruchów odpowiada określonemu abstrakcyjnemu pojęciu, ale w Mopos Rytmi istnieje, w których występ unikatem może być lub nawet zdarzenie programy obu podstawowych sfer. W tym teście będę wymieniać, na które powinieneś po 4 pytaniach dam ci znać i czy radzę ci wcześniej i udoskonalę. Na pewno jesteś... To jest chore jakieś, naprawdę. Jestem... Fałszywość. Fałszywość. Odrzucenie ignorancji, czyli uderzenie. Odpowiem na to pytanie. Obojętność. Obojętność. Nie mam pojęcia. Ojej. Odpowiem na to. Ja nawet nie wiem, co to jest dobrze. Dzień prania. Dzień prania. Jeszcze raz. To jest jakaś tragedia. To jest jakaś tragedia. Proszę o to. Jak już wiadomo, składa się 6 zasadniczych. Ugięcie kolan przed wszechświatem. Bicie się w pierś dla wyzwolenia ducha. Strzepywanie nóg jako oddalanie negatywnej energii, pokłon wszechświatowi,
dotykanie ramienia jako symbol uznania swojej niewiedzy, uderzenie, odrzucenie, ignorancji. To już wiem. A w których występuje unikatem lub nawet zda programy obu. W tym teście będę na które po czterech pytaniach i czy Dobra. Jestem... Widowisko. Widowisko. No i co ja mam wiedzieć o widowisku? Widowisko. No widzę widowisko, no i co? Wszechświat. Odpowiem na... Chyba, nie wiem, tak mi się wydaje po prostu. Wyzwolenie. Odpowiem na to pytanie. To akurat łatwe. Obojętność. Uderzenie chyba. Odpowiem. Dzień prania. Wyzwolenie ducha. No nie wiem. Odpowiem na to pytanie. Niestety, później przejdziesz ten... Jeszcze raz. Chcę... Dobrze, wyjaśnij. Nie. Jesteś teraz Jestem... Widowisko. Co może być widowiskiem? Wszechświat? Odpowiem na to pytanie. Łazienka. Ludzie, to jest tragedia jakaś. Nie wiem, wyzwolenie ducha. Odpowiem na to. Ucieczka artysty. Wyzwolenie. Odpowiem. Obojętność. Niestety, później Nie wierzę w to. Jestem... Różnica. Co może być różnicą? Wszechświat? Nie mam pojęcia. Czy to jest jakieś głupie? Odpowiem. Apatyczność. Łazienka. Przecież to jest wszystko randomowe, ja nawet nie wiem, czy ja dobrze robię. Niestety, później Masakra. To jest jakaś tragedia. Wyjaśnij. Jak już wiadomo, składa się 6 ugięcie kolan przed wszechświatem, bicie się w pierś dla wyzwolenia ducha, strzepywanie nóg jako pokłon wszechświatowi, dotykanie ramienia jako symbol uznania swojej niewiedzy,
uderzenie, odrzucenie, ignorancji. Każdy z tych ruchów odpowiada określonemu Dobra. Jest. Nawóz. Nawóz. Odpowiem na to pytanie. Czyli nie wiem. Wyzwolenie. Bicie. Odpowiem. Różnica. Nie wiem. Dotknij ramienia. Czyli nie wiem. Odpowiem na... Krokodyle, łzy. Strzepywanie? Odpowiem na... Niestety. Później przejdziesz ten test kocie ponownie. A, są jednak w tych szatach. Mi się to nigdy nie uda, naprawdę. Ta modyfikacja jest jakaś teraz... tragiczna. Wyzwolenie. No to akurat łatwe. Nierówność. Nierówność. Nierówność wszechświatu? Chyba tak. Odpowiedź. Ale to jest, są tylko moje domniemania. Niektóre są bardzo proste, niektóre są bardzo... Dzień prania. Dzień prania. Co to może być, kurwa, dzień prania? Czy ja mogę tak nieskończoność? Obojętność. Niestety, później przejdzie. I tak można do usranej śmierci. Wiecie co, ja poszukam tego w necie, bo to jest kurwa tragedia jakaś. Serio, muszę poszukać tego w necie, bo tego się kurwa nie da znaleźć. O, jakiś ziomek się zapytał i nikt mu nie odpowiedział. Szukamy dalej. Jeden ziomek napisał, że za łatwe były dla niego... Ja pierdolę. Na gry online. Nie mogę znaleźć żadnych komentarzy. Chcę dowieść mojej wiedzy z moposrytmii. Dobrze. Na ten test przypada tylko jedna próba. Wyjaśnić ci ponownie porządek przeprowadzenia egzaminu? Nikt nie interesuje się tą modyfikacją, jak widzę. Nie, dziękuję. Muszę przypomnieć sobie podstawową wiedzę. Jesteś teraz gotowy? No tak. Jestem gotowy. Wyzwolenie. Nikt na necie, widzę, że tego nie stworzył. No nie ma nic na necie. Wyzwolenie. Bicie. Odpowiem na to pytanie. No to akurat wiem. Ogrodnik. Ogrodnik. Pokłon.
Obojętność. Czy to mi się uda kiedykolwiek? Różnica. Co to może być różnica? Ja nawet w to nie wierzę. Gratuluję. Wszystkie twoje odpowiedzi były prawne. A więc udowodniłem swoją znajomość po pośrednictwie. Serio? Jeszcze nie zupełnie. Co? Wraz z 6 podstawowymi ruchami. Mamy też uniwersalne. Są święte. I nie uczę ich na zwyczajnych treningach. Wow. W rzeczywistości uczę ich... Mi się to randomowo udało. ...co trzecią środę, po 6 niedzieli, po 3 zaćmieniu słońca, po 2 wschodzie Wenus. Druga połowa egzaminu polega na nieomylnej prezentacji uniwersalnego ruchu. Niestety, nie mam zielonego pojęcia, jak wykonać ten ruch. Czy są takie dni, w których po spełnieniu tych szczególnych warunków możesz mnie nauczyć tychże ruchów? O, to odbywa się częściej niż myślisz. Wszyscy inni praktykanci wiedzą o nich, ale zobowiązywali się do absolutnego nierozgłaszania tego. Dlatego powinieneś spróbować wyciągnąć z nich te informacje za pomocą jakichś sztuczek. No cóż, jeśli nie znasz tych gestów, to oczywiście egzaminu nie zdałeś. Musisz powtórzyć test później. Sztuczność. Aha. Właśnie myślałem wcześniej, że może można by było... Ale dobra, czyli ogólnie da się to zrobić. Nie jest to takie... No jest ciężkie, ale... Więc zmarnowałem cały odcinek tak właściwie na to. Kocie, idź stąd, kurwa mać. Zmarnowałem cały odcinek na to. Nie znam tego specjalnego ruchu, więc egzaminu nie zdałem, więc w sumie tak właściwie mogę biegać sobie dalej i szukać wiatru w polu. Ale test da się przejść. Na necie nie ma praktycznie odpowiedzi na to, więc trzeba improwizować. Okej. Powiem szczerze, że to jest taki trochę pstryczek w nos, że nam się nie udało. Ale i... ...40 HP, tak? O czym to ja mówiłem? Jest to pstryczek w nos, co prawda? Lampa z kryształu. A to jest chore to wszystko jest. Pusta doniczka. Zostawiam, że pewnie coś muszę znaleźć. Żeby do tejże pustej doniczki coś wsadzić. Dobra, ale już znamy powiedzmy zasady, jak to wygląda z tą mową z rytmią. Witaj. Możesz mi... Na razie jeszcze pogadamy o tym wieczorem. Tu jest domek jakiś? Powinien być. I wtedy będzie można przejść ten test. 20:17, ja pierdolę. Ta gra jest pojebana. Timofey. Czemu te stworki się nazywają w ogóle? Czyli mam pewnie z jakimś randomowym praktykantem pogadać w nocy, tak? Gdzie oni w ogóle śpią? Siedzą? Robią cokolwiek? Ty tu pilnujesz, to wiem. Snaf. Może u Żoda coś będzie.
No gdzieś oni byli na pewno. Tam jest jeden. Tam jest. Tu jest ten jeden, co ciągle szuka tego klucza śmiesznego. No i tam jest paru. Tylko czy ja gadałem może z praktykantem, który miał szatę, czy z takim normalnym, bo już nawet nie wiem. Możesz mi... To dziwne. Nie mogę przypomnieć... Daj spokój, jeśli nie chcesz mi... Nie rozumiesz. Bezpośrednio po obiedzie napełnia mnie ścisłego związku ze Wszechświatem. Więc z radością będę śpieszył na lekcję Sfera przenika mnie wiedzą i nowy... Obecnie czuję się... Może... To dziwne. Jeśli nie chcę... Nie rozumiem. Więc z Sfera wiedzą obecnie... Lea, czyli tamta, co jest od jedzenia, dobra. Kocie, spieprzaj stąd. Biega ci taki. Stanisław się nazywa. Dobra. Także mamy jakikolwiek cel w tej modyfikacji. Zastanawiam się w ogóle, jak ona jest długa. No i w sumie ciężko jest oszacować, jak jest długa, bo... Ponoć jest średnia. Ponoć jest średnia długość tej modyfikacji. Ja mam jakiś artykuł w ogóle był na gry online o tym. Dobra, zaraz zakończymy odcinek i puścimy to w następnym. Chyba tak zrobimy, no. Cześć.